Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek i zapraszam na nasze kolejne spotkanie i spacer wokół Kościoła. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o przeżywaniu Dnia Pańskiego i o tym, jak najlepiej to zrobić, żeby to, co oglądamy za pośrednictwem czy telewizji, czy wysłuchujemy w radiu, czy może śledzimy przez transmisje internetowe, gdy chodzi o msze święte, jak to przeżyć w domu, jak to spotkanie powinno wyglądać, jak ono może wyglądać. Bo wiadomo, że w telewizji czy w internecie na co dzień przeglądamy różne rzeczy, oglądamy, wchodzimy na różne strony, a tutaj takie spotkanie i taka wyjątkowa liturgia. To, czym my oddajemy ten cały ogół czynności liturgicznych, bardzo często nazywa się celebracją. I taką celebrację można sobie przeżyć w domu i taką celebrację warto zorganizować w domu, żeby ten czas mszy świętej, który spędzamy przed telewizorem, przed ekranem komputera czy smartfona, żeby on był jednak wyjątkowy, żeby był inny od tego naszego codziennego bycia w domu. I to, co polecam i do czego Was zachęcam, to to, żeby nadać temu czasowi przeżywania mszy świętej taki wyjątkowy charakter i wyjątkowy wymiar. Mianowicie, i to są rzeczy bardzo proste, ale one nam pomagają przeżyć mszę świętą w tym wymiarze, nazwijmy to takim multimedialnym. Mianowicie, żebyśmy zatroszczyli się o to, co też powinniśmy się troszczyć, przychodząc normalnie do świątyni. Czyli żeby to był czas wyjątkowy. Tę wyjątkowość czasu możemy podkreślić przez strój, możemy podkreślić przez taki świąteczny wystrój naszego domu, naszego mieszkania. W praktyce, żeby dobrze przeżyć mszę świętą, wysłuchaną w radio, obejrzaną w telewizji czy przez internet. Nakryj stół białym obrusem. Zapal świecę, postaw krzyż, otwórz księgę Pisma Świętego, nawet na czytaniach, które akurat są, tak żeby móc śledzić te słowa, które pojawiają się na liturgii mszy świętej. Ubierz się odświętnie i w czasie, kiedy przeżywasz to spotkanie z Panem Bogiem przez internet czy przez telewizję, nie zajmuj się żadnymi innymi rzeczami. Po prostu skup się na tym, co dzieje się w liturgii. Sam to przeżywaj. Wtedy, kiedy jest moment komunii, przeżyj tę komunię duchowo. Zaproś Pana Jezusa do swojego serca. Wtedy ten czas będzie na pewno dużo głębiej przeżyty. Dużo łatwiej nam się będzie skupić na Panu Bogu i na tym, co dzieje się w liturgii w Kościele, a co możemy zaobserwować na ekranie telewizora czy komputera. Powodzenia, szczęść Boże, błogosławionej niedzieli.